so e, <laughs> how many years before you don't have to talk if the, if the if the development continues to accelerate then maybe like five years five to ten years that's quick that's really quick that's, that's the best case scenario no talking anymore in five years <mum> informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach w gatunku homo sapiens. My, myślałem sobie z, o tym z takiego trochę bardziej filozoficznego, psychologicznego punktu widzenia, że tak naprawdę to, co my mówimy, myślimy o telepatii i mów, czytaniu w myślach, tak naprawdę to jest tak długo dla nas magiczne i telepatia i w ogóle, nie? Tak długo, jak nie rozumiemy, jak to działa. Bo jak ja ci wytłumaczę, jak działa telepatia, to tak naprawdę możesz pewną definicją dojść do tego, że my już mamy telepatię. Nie używamy wcale słów do tego, żebyś wiedziała, co ja myślę. Wystarczy, ci to napiszę na telefonie. Jeśli pojedziesz do jakiegoś starego plemiona, plemienia, ple, plemników z jakiejś tam, e, nie wiem, afrykańskiej wioski... Every 60 seconds in Africa i pokażesz im, nie, co się dzieje, że ty wiesz, co ja myślę, a jest na drugim końcu świata, no co to jest? To jest dla nich magia. Więc dopiero zrozumienie tego obdziera tą całą mistyczność, magiczność z tego, i tak naprawdę jest to taki już wtedy, no tak, no mamy. No, ale to nie jest telepatia. To jest po prostu przesyłanie informacji. How much smarter are you with a phone or computer than without? It's vastly smarter actually. Your phone is already an extension of you. You're already a cyborg. You don't even, well most people don't realize, they are already a cyborg. It, that phone is an extension of yourself. Jak działa neuralink? Bierzesz sobie coś co jest mniej więcej rozmiaru smartwatcha, 25 cm kwadratowego. Wycinasz kawałek e, kości czaszki i to wypełnia tą lukę. Co ciekawe, po całej procedurze nie będziesz wiedzieć kto ma The Neuralink is a brain computer interface device, or BCI for short, and the implant itself is a microcomputer that's about the size and thickness of a small wristwatch. It has Bluetooth connectivity and a battery that can charge wirelessly, just like a smartphone. Okay, uh. so you take this one inch diameter, like ice fishing. You basically take an auger and you.

Organów. Czy to może być odmienione, czy odmienione? Tak. Jakby ktoś nie mógł Tak, nie mogę to Tak, możesz to A to nie wycina części mózgu? To wycina część czaszki. Ale da się na pewno dać tam jakiś... Myślałam, że to wycina się jakiś fragment mózgu i się to wszczepia. Właśnie nie, nie, nie. To się przyczepia do mózgu, tak? To się przyczepia do mózgu takimi drucikami 2-3 mm, które są... Um, jakby te wszystkie sygnały z mózgu. Neuralink is connected into a subject's brain with a series of ultra thin and flexible probes that conduct electrical signals between the brain and the Neuralink. So, through this one inch diameter yeah. device, electrodes be inserted and they will find their way. Like tiny wires, basically. Tiny wires. Tiny wires. Tiny wires. So How the, long will these wires be? Yeah, you know, two or three millimeters. No, i teraz znowu wchodzimy na taki bardzo skomplikowany problem filozoficzno-religijny niemalże, bo rozbijamy się tutaj o bardzo skomplikowany problem, mianowicie, co to jest człowiek, bo Elon Musk jest ewidentnie materialistą, on wierzy w to, że człowiek. Twierzą, bezpośrednio to mówi. No właśnie, że jesteśmy nawet więcej. Jesteśmy elektrycznymi sygnałami w naszym mózgu, że od samego początku wszystko, to co ty myślisz i czujesz, to są elektryczne sygnały, które są przesyłane w naszym mózgu i jesteś w stanie to wszystko odtworzyć. sczytując te elektryczne sygnały. All your senses are electrical signals. Everything, everything, is electrical i to, co jest niesamowite, to jest to, że oni już zrobili takie testy, najpierw na świniach, i udało im się zczytać, jakby te sygnały, które przekazuje mózg poprzez ten Neuralink wszczepiony, i następnie zczytać te sygnały i przewidzieć, jakie będą kolejne sygnały, które wysyła mózg. The, the are real -time from the in head. Oni zczytywali sygnały z nóg i z ciała, w sensie ruchu jakby. Komputer przewidywał, jaki ruch będzie wykonany tylko na podstawie tych sygnałów. I on był dokładnie taki sam, jak później był wykonywany przez ciało. Więc to pokazuje, w jaki sposób jesteśmy w stanie odzwierciedlić to. And we uh, take the readings from the neurons and we try to predict the position of the joints. Um, and so we, say we have the predicted position of the joints and then we, we measure the actual position of the joints. You can see that they're almost exactly aligned. So, we're able with um, a wireless neural, imp neural implant to actually predict the position of, of all of the limbs uh, in the pig's body uh, with, with very high accuracy. This is Pager. He's a nine year old macaque. Wzięli małpę, wszczepili jej ten neuralink, postawili ją przed komputerem i pozwolili jej grać w jakąś tam grę. Sczytywali sygnały z neuralinku, które wysyłane były przez mózg, i szytywali sygnały z jej, z joystick'a, którym ona poruszała, w taki sposób, żeby grać w tę grę. A następnie sprawdzili te sygnały, które były z joysticka i z mózgu, połączyli je ze sobą, te sygnały były skorelowane. Więc byli w stanie przewidzieć następnie, które mięśnie będą poruszane, w, w którą stronę będzie poruszany joystick, tylko i wyłącznie na podstawie sygnału wysyłanego z mózgu. The links record from more than 2000 electrodes implanted in the regions of Page's motor cortex, that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. As he's playing this game, we're wirelessly streaming, in real time, the firing rates from thousands of neurons to a computer. Następnie odpieli ten joystick. Małpa oczywiście nie wiedziała, że joystick jest odpięty. Więc poruszała tym joystickiem wciąż, za pomocą... Tylko i wyłącznie umysłu. Dla nas to byłoby na zasadzie człowiek zadałby pytania, dlaczego to jest odpięte. i Wiesz, jakby szereg problemów potencjalnie mogłoby się pojawić, mapa po prostu zaczęła jakby ruszać tym padem myślami. Masakra. Page still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. To control his paddle on the right side of the screen. Pager simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play with the Neuralink. No i dobra, no i teraz pytanie brzmi, jakie możliwości nam to daje jako ludzkości? Co tak naprawdę możemy z tym zrobić w przyszłości? Więc przede wszystkim możemy sobie już powiedzieć na wstępie, że istnieją już takie technologie jak ta, technologie, które próbują reagować na problemy z jakby biologiczne za pomocą impulsów elektrycznych w mózgu. There is already a groundwork that has been laid for the kind of treatment that Neuralink is hoping to perform. This is called deep brain stimulation and it works in the same general fashion as a neuralink device. Problem polega na tym, że te technologie, które już obecnie istnieją, są bardzo drogie i bardzo nieefektywne jeśli chodzi o wykonywanie ich, dlatego że na przykład jedna z nich to jest sterująca jednostka gdzieś przy sercu, a następnie kable, które wysy wysyłają ten sygnał, które są pod skórą podpięte do mózgu. The existing procedure surgically installs a control device in the chest then runs wires up under the skin, through the neck, and into the electrodes in the brain. Now that's not exactly the most comfortable situation for the patient, and this all requires a very experienced surgeon, or multiple surgeons, to pull off. I want to say that from a the theoretical point of view, we already have already studied this topic a bit. I will read you the diseases that we already know that are definitely helpful, but there are also diseases that we are studying. Więc to się nazywa Deep Brain Stimulation i to jest już obecnie zatwierdzone do takich problemów jak epilepsja, obsessive-compulsive disorder, czyli kompulsywne jakieś zachowania, obsesyjne, Parkinson, I, ale jest to jednocześnie stosowane w, czy badane teraz, w jaki sposób może to pomagać z chronicznym bólem, z uzależnieniami, dotkliwe bóle głowy, demencja, depresja. My teoretycznie mamy już to sporo jakby tutaj zbadane natomiast to co było problematyczne to jest to że ta technologia była właśnie niepraktyczna zbyt droga The biggest advantage of the Neuralink over current deep brain stimulation devices is the advanced technology and simplicity of the implant. Elon Musk w tym momencie próbuje zaczerpnąć z technologii LASIK, zrobić to w taki sposób, żeby ludzi było stać na to. Dlatego zainwestowali bardzo duże pieniądze w maszynę, w zaprojektowanie maszyny, która będzie całą tą procedurę wykonywać zamiast człowieka, po to, żeby uniknąć błędów człowieka i po to, żeby ograniczyć koszty. Tak, tak samo zresztą dzieje się właśnie z LASIKiem, czyli po prostu kupujesz tą maszynę. I następnie ta maszyna robi całą procedurę i dlatego właśnie ten Lasik jest taki tani. Elon's goal with Neuralink is for the brain implant procedure to become as commonplace and affordable as laser eye surgery. Więc tam, ta cena początkowa tego Neuralinka jest szacowana na 5000 dolarów początkowa, ale później ona ma być bardzo dużo niższa.

And then there is a whole business to build on selling different apps and firmware updates to use with your Neuralink. radzić sobie z tym, co oni postawili sobie jako ten pierwszy cel, czyli paraliż. Problem polega na tym, że jeśli jesteś sparaliżowana, to tak naprawdę te sygnały wysyłane przez twój mózg nie docierają do twoich mięśni przez to, że połączenie w kręgosłupie jest zerwane. Im wyżej jest zerwane połączenie, tym mniej władzy masz nad swoim ciałem. Im niżej, tym być może na przykład tylko i wyłącznie nogi są sparaliżowane. Natomiast to samo połączenie jesteś w stanie otrzymać inną drogą, na przykład przez bluetootha. how do you know you're not a brain in a vat you know right now here, here's the thing you are a brain in a vat then that vat is your skull yes and everything you see feel hear everything everything is an electrical signal and that trip to the eiffel tower was just amazing are we almost at the top yep yeah, just a few more steps here we are Ah, the winds of Paris. Isn't that what they say? Oh that breeze is gorgeous. And I think I smell croissants? Do you? You have an amazing sense of smell. <laughs>